Tommy Speedrun. Level by Pawciu. Pawcia już znacie, Pawciu już się nawet pojawia na moim modzie. To jest ikona mojego streama, ikona mojego kanału, ikona mojego Discorda. I teraz też ikona poziomu trudności moich map. Poziom zbudowany z początku 2-2, więc jest okropny. Spokojnie, Pawciu, docenię. O Jezus, speedrun, dobra, rozumiem. Speedrun, aha. Spoko, lecimy. Ściana smutku. Płaczę i się smucę. Ej, jaka muzyka plemienna. Fajnie. O, dobra. Tak. Nie wiem jak... O Jezu. Ej, to jest wszystko na jednym ciągu. Ja to muszę zrobić jednym ciągiem. To jest level dla juniorskiego? On w ogóle przeszedł ten poziom? W sensie... Bez urazy dla juniorskiego, po prostu... Wiem, że on momentami ma problemy z różnymi levelami, a ten level nie dość, że nie ma checkpointów, to jeszcze jest pod presją czasu. Nie grał go. A, bo słabo wybiera mapy, okej. Juniorski tego nie przejdzie, w ogóle nie ma szans. Goddammit! Dobra, udało się! Jestem w pozytywnym szoku. Polecam. Ja mam tylko szybko przerwę i przypomnę, żebyście subowali ten kanał, bo chciałbym zobaczyć, ile was tutaj tak naprawdę jest. Do tego wpadajcie na Discorda, podrzucajcie mapki, w które mam zagrać na streamie, które są w każdy wtorek i środę o godzinie 18. Wbijajcie tam też, bo uwielbiam was na bieżąco słuchać, odpowiadać i grać w wasze mapki przy was samych. Dzięki bardzo, lecimy dalej. Tommy Maze by Pawciu. Seria jest Pawciem przepełniona. Opis, yep. Zobaczmy, jak to wygląda. Na razie, Xavi. Ej, jaki klimat fajny. Co tu się dzieje? Aż drugą schowkę założę. O nie, niewidzialne bloki! Nie! Czemu? Rozumiem, że muszę zebrać wszystkie te klucze. Fajnie. Fajna muzyka. To mi się kojarzy właśnie między innymi z takimi grami jak Prince of Persia, które ogrywałem jeszcze dawno, dawno temu, chociaż akurat Prince of Persia, to ta nowa, była przeze mnie pierwszą grą, którą ogrywałem na streamie. O Boże, doskonale. Siemano, cześć, witam. Dla mnie w ogóle seria Prince of Persia bardzo, bardzo nostalgiczna. Jedna z takich ważniejszych gier, rozpoczynających gdzieś tam moją przygodę z graniem, kropka. No. Dobra, muszę znaleźć jakieś przejście do czerwonego. O, mam. Super. Tylko gdzie teraz? Exit, góra. O! Haha! Cieszę się, że był taki krótki, bo generalnie chodzenie po labiryntach, których do tego nie widzę, jest dla mnie niebotycznie irytujące i nasz... Niewidzialnych bloków. Elo. Lecimy z kolejną mapą. Mapą od Nextera. Passable Block Gimmick. Świetnie. Coś, co uwielbiam. Zawsze się... Co? What? Co? O co chodzi? Końki. Dobra. Nice. Press this button. Aha, tak tam wskoczyłeś. Dobra, okej. Okay. To ma więcej sensu. Checkpoint. Dobra. Co najmniej nie będzie zbyt trudno. Niech to wredna wieża albo coś. Nice. Dobra, kolec. Kolec. I save point. Nice. O, pff, no głupek no. Złapię wszystkie. Dobra.
Nie zauważyłem tego kolca. Jak tak to będzie wyglądało, to będę robił strasznie dużo głupot. Aha, dobra, tego nie mogę pasnąć. Okej. Dobra. Idźmy tu. A tu jak wejść? Aha. Jakoś tak sprytnie będzie trzeba tu wejść. Ej, w sumie fajny pomysł na mapę w ogóle. Wykorzystanie tej mechaniki, żeby zrobić taki pseudo-labirynt. Tam jest niebieska moneta. Ja bym ją... Aha, tędy. Dobra. Okej, got it. Tylko teraz nie zginąć, bo tu jest tyle monet zebranych. No, got it. Jestem. Dobra, był saving, to się liczy. Git. Dashboard. Guess who's back? Back again. Trzeba zrobić jakiś większy miszmasz. Right. Przyznam szczerze, że to było takie trochę wredne, bo jednak wymagało ode mnie pewnego blind jumpa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ha. Tak myślałem, dobra, okej. Okay. Ale to było mimo wszystko trochę na wiarę wzięte. Dobra. Co teraz? O, to ma więcej sensu. Dzięki. Dobra. Checkpoint. Got it. No prosto na kolec. Blind jumpy. Wszystko blind. Blind jumpy, blind orby, kurwa, wszystko blind. Nienawidzę tego, że nie widzę tych kolców. Nie widzę ich. A powinienem je widzieć. Jak tam pójdę, to już nie wrócę. A tam jest jeszcze ten dash orb, którego chcę wypróbować. What? Ten przycisk miał być tego blue coina. Aaaa, okej, okay, dobra, rozumiem. W sensie, że my tego blue coina wzięliśmy po prostu dobrym skokiem. Nie powinno być to możliwe. Git, kumam. Kumam jak kumax. Nie mogę. No to będzie dobry, stream. Z moim humorem. Dobra, got it. Jednego blue coina pominąłeś na starcie. Nie, dlaczego? Ja zbieram te monety, bo to jest w ogóle jedna z fajniejszych rzeczy tutaj do roboty, bo mimo wszystko to by było łatwe do przejścia, gdybym nie zbierał tych monet. A te monety tworzą takie fajne zagadki logiczne tutaj, więc zbieram je mimo wszystko. Staram się przynajmniej. Bo sprawia mi to sporą frajdę. Znowu bym nie zauważył tego kolca, ale bym się zdenerwował. Może. Jak ogólnie chętnie bym pograł Extreme Demona jakiegoś jeszcze kiedyś, ale myślę, że nie na tym streamie, bo mamy strasznie dużo rekomendacji, a Extreme Demon to mi zajmie znowu 5 godzin. GG! Powinienem zginąć. Nostalgiczne to było przeżycie dla mnie, ten typ gameplayu. Fajnie się bawiłem. I don't know XD by Mr. SHL. No description provided. Let's play. Okay. Hejka naklejka. Hejka naklejka. Jak takie dziecko. Witam cię na tym wypizdowie. Twoim celem jest ta moneta. Powodzenia. O. Oh. Troll level. Lubię troll levele. Haha. Okay. Dobra. To nie działa? Dzięki. Ej, w sumie to fajny level. Ja to lubię te troll level.
Ach, gwiazdki tu są, rzeczywiście. Tu gdzie się nie dało, to się dalej nie da. Aha, pst. Nie. To Screecher, czy jak on się tam nazywa. Co się dzieje? Co pst? To pst. Czym będę pamiętał z tych dorsów. Pst. Ja wcześniej nie mo... To na pewno zginę. Nie? Nie! Come on! Zapraszam w lewo. Myślałem, że może te kolce mi nic nie zrobią. Chciałem się wycwanić i zrobić to szybciej. W sensie przewidzieć, co się wydarzy. Dobra. Okej. Jakie to jest straszne. Ej, to są faktyczne przecież... Bo tutaj to zginę jak nic. A, wziąłem pada! O, hit! To było dobre. To było dobre. Podobało mi się. Siup. Siup. Dobra, got it. Nie, to... Nie tędy droga. Co wy gadacie, ty? Dobra, i teraz tak... Dobra, tutaj nie może być przeszkody, prawda? Oczywiście, że może być przeszkoda. Się... Ej, ale to widać, bo te one się nie świecą. Te... Ta, no nie mają połysku. Nie zauważyłem tego wcześniej. W sensie te... Inaczej, te bezpieczne właśnie. Głupio się... Co? No górą nie mogę, dołem nie mogę. Gdzie mogę? O, mogę. Co? Wcześniej nie... Co? To jest jeszcze takie... Mam nadzieję, że pamiętasz, jak się przechodzi wszystkie niewidzialne przeszkody. Bo będziesz musiał to zrobić drugi raz! Mógłbym zagrać Jokera w teatrze dla dzieci. Come on! Co? A do samego... Nie mogę. Nie mogę! Wyjdę! Z siebie wyjdę. Jest coin. Tak! Koniec levela! Yes! Mamy levelek od was, levelek plat, dedications, Jetlen, Gendler, Juniorski, Pawciu, Kampski, Rafiksiu, Alesjong, Set, Celtics, First, ATT, ma opóźniony song, 2K obiektów, jak najbardziej. Pobawmy się, zobaczmy, co przygotowałeś, Drakon. Op. Nie spodziewałem się, że mnie to zabija, tak szczerze. Aha, mam unikać tego po prostu, dobra. Fajne te kształty. A tu co? Chciałem to wcisnąć i co? Dobra, jednak wybiorę latanie trochę bliżej podłogi. Bardzo mi się podoba, ile nas tu jest. Celtic, Skumak, Skamski, siemano, Rafiksiu, elo. Dajcie mi dash, dajcie mi wygrać. A to się jeszcze zamyka, what the hell? Nie zauważyłem tego. Light Violet. Ciebie jeszcze nie przywitałem. Aha, ja to muszę... Okej, ja to muszę wcisnąć, żeby się nie zamknęło. Kumam. Mam wrażenie... Mam poczucie jakiegoś takiego obciążenia, jakby on latał inaczej niż powinien. What? Come on!
Ha, to jest zmiana grawitacji. Wow, chwila. Ej, fajne to było. Podobało mi się. Level complete. Podobało mi się. Fajny Drakons. Gentler start. Dobra, nie dla Mezia. Mapa, plat, Rafiksio, info, uśmieszek. Gramy. To mi się podoba. Aż pogłoszę sobie trochę w słuchawkach. No spikes, no checkpoints. Pawciu Sigma, dobrze. Dobrze. Pawcia trzeba doceniać. Nie dla Mezia, okej. Nie ma jakichś sekretów w górze? Nie, padłem, nie wskoczę już tam. Aż założyłem drugą słuchawkę, serio. Bardzo miałem ochotę. Tam jest do góry. A w prawo też można iść? Co jest w prawo? Nic nie ma w prawo. Niewidzialna ściana jest w prawo. Wii. Taki fragment jak Le Chateau Magique. O Jezu, wiatr! Nie. Gentler hell! Nie, Rafiksiu, dlaczego dałeś mi wiatr? Dobra, no, mógłbyś dać też lód, ale lód na szczęście był tylko żartem na początku mapy. No, kawałek lodu tam był, ale on nic nie robił. Więc tak jestem wdzięczny, że nie ma tutaj więcej lodu, tylko na razie sam wiatr. Trzymam kciuki. Tu, siema. A ty kto? Tam. Warrior Sigma. What a Sigma. Okej. A, to już koniec. Całkiem przyjemna mapka. Oh, I wanna be the W. By Celtics. Dobrze, przejdź na practice, mówisz. Ale to mi daje... O, fix kamera. Nie wiem co, zdisablowałem. A, jestem mniejszy, no tak. Będzie mi nie mam pada podłączonego. Dobra, trudno. Practice użyj, bo nie przejdziesz. I tak bym nie zostawił jeszcze sobie tego checkpointa. Chcę zrobić to jednym ciągiem. No czemu ja zawadzam o ten ostatni zawsze? Czy on jest jakiś inny niż reszta? No nie mogę, no chcę zrobić tylko ten ciąg tych rzeczy, no come on! No, dziękuję. Czemu to jest o tyle trudniejsze, jak nie mam pada? No. Aha, bo ja w ogóle mam właśnie nie zawadzić o ten niebieski. To ma sens. Dobra, okej. Okay. Fuck. Nie no, to jest trudny level, powiem ci. Trudny jest bardzo. W sensie tak, żeby grać w niego bez... Tak jak checkpointy są rozłożone. I wszystkie te skoki zrobić dobrze. No to naprawdę, I Wanna Be The Guy raczej na sterydach? Wydaje mi się, że jest trudniejszy niż I Wanna Be The Guy. Ale jest też bardziej zróżnicowany niż wiele poziomów, w sensie wiele pomieszczeń w I Wanna Be The Guy. No i ma jakieś deko przynajmniej. Nie. Celtix, nie zmieniaj się, błagam. Ale przede wszystkim nie zmieniaj deko tego levela. Jakbym spędził tutaj 5 godzin, to wydaje mi się, żebym to przeszedł. Tak się przyzwyczaił do pewnych rzeczy i bym to w końcu... Nie, czemu jest ciemno? Nienawidzę tego. Nie. Ja już nie chcę. Co ja gram w RTS-a, żeby mgła wojny mi tu była potrzebna?
Ale gdzie mam ci użyć checkpointu, jak ja nie mogę tego skoku przejść? A nie, przepraszam, chyba raz go przeszedłem. Checkpointy używaj. Może ty byś mózgu używał przy projektowaniu na przykład. Ale to jest kretyńskie w ogóle. W sensie, nie ma opcji. Tu jest tona blind jumpów przecież. Ja nie wiem, gdzie ja dokładnie mam wylądować. Mogę się najwyżej spodziewać tego. Czy to normalne? Tak nie powinno być. Blind jumpy, blind orby, wszystko blind, kurwa. Tak powiedział Pawcio? Dobrze pamiętam? Oceniłbym deko, ale go nie widzę. Więc nie będę nic mówił o deko. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Jej, widzę coś. Widzę rzeczy. Tablica zasłoniła mi... Okej, okay, dobra. I see. Ej, to chyba najłatwiejszy checkpoint na razie. Ah, fuck. No come on. Zdarzają się tu niewidzialne kolce, no. Tak, już mi się, już też jeden znalazłem. A pewnie się obiłem o więcej, tylko... Ah, fuck. Ty, co mam tu zrobić? Co ty dajesz, że ja mam tutaj tak skakać dziwnie? Czy ja się boję kolców? Ja mam fobię! To jest niezdrowe dla mnie. Ej, to będzie pewnie extreme demo... Może? Nie no, na pewno extreme. Na pewno, bo jest I wanna be the guy był łatwiejszy. Bo był częściej checkpointy były rozmieszczane. Przez brak checkpointów to będzie extreme demon. Brak checkpointów. Rzadkie checkpointy. Ja swoją drogą wiem, że często umieram, ale ja też wiedząc, że zostawiam sobie... O, czarna dziura! What? What? Wiedząc, że używam practice'a, aż tak się nie skupiam na tym, żeby nie ginąć. Tam jest zapis. Po co mi ten zapis? Nie potrzebuję go też. O. Oho, Jezus, te skoki. O matko, te skoki. Był taki checkpoint na piątym ekranie I Wanna Be The Guy, który miał podobne skoki z tymi kolcami, które były tak równo, nie? Nie wiem, czy nazwałbym to słabym rozkładem checkpointów, czy po prostu, że te checkpointy są rzadko, ale faktycznie, to się na pewno podnosi to poziom trudności bardzo, że te checkpointy są tak rzadko. Moim zdaniem, w sensie nie wiem, czy ty dążysz do tego, żeby to był Extreme Demon potencjalnie. Jeśli tak, to spoko, jeśli nie, to ja ogólnie uważam, że byłby większy fan, jakby te checkpointy jednak były. Częściej, w sensie. Ale ja no nie jestem fanem gameplayu bez checkpointów, to jest coś, czego ja akurat nie lubię, więc może nie jestem odpowiednią osobą, żeby się... Czemu co chwila muszą być te skoczki, których nienawidzę? No widzicie, ja już się nauczyłem naprawdę wielu tych skoków robić to... Robić je regularnie. Odkąd zacząłem ten level, to mój skill ewidentnie wzrósł, a raczej po prostu się aktywował. To nie są rzeczy, których do tej pory nie umiałem robić, tylko raczej, które musiałem sobie przypomnieć. No jednak I Wanna Be The Guy zrobiłem. Więc te skoki nie są mi obce. Natomiast z tych wszystkich skoków absolutnie to takie drobienie między kolcami to jest moja zmora, nie? Jeszcze jeden! Co ty gadasz, że ja mam to zrobić? Aha, może pomiędzy tam po prostu się wpierdzielić między te dwa na środku od razu. No. W życiu bym nie przeszedł tego levela na trybie nie practice, bo bym się po prostu znudził próbowaniem. Nie no, ale ogólnie fajnie wygląda ten level. W sensie on mi się podoba i wizualnie. No i jest skillowy, w sensie do zrobienia absolutnie. Każdy z tych skoków był absolutnie do zrobienia, nie? Absolutnie. Bardzo fajnie mi się grało. Dobra, teraz szukamy, czy tu jestem. A na... muszę tu być, bo nawet... A, tu jest! Dziękuję. Kiedy ja byłem w waszym wieku, to się nie śmialiśmy ze starszych. To się wtedy szanowało dziadków, panie. Fajny level, serio. Podoba mi się.